Zamek Grodziec. 9 wieków tajemnic. Dawno, dawno temu, gdy wojny pochłaniały wszystko, co napotykały na swojej drodze, samotność nie omijała także zamku Grodziec. Opustoszały, zaniedbany, czekał na nowego właściciela. Legendy o duchach i zjawach skutecznie płoszyły potencjalnych mieszkańców. Nikt nie spodziewał się, że w murach zamku pojawi się tajemniczy śmiałek, któremu nie straszne będą opowieści miejscowych. Rycerz zamieszkał sam w opustoszałym zamku. Okoliczni mieszkańcy szybko zaczęli szeptać o rzekomo odnalezionym skarbie. Tajemniczy rycerz zamienił bowiem swój stary, zardzewiały ekwipunek na zupełnie nowy, połyskujący złotem. Na zbroję narzucał natomiast niezwykle bogaty, szkarłatny płaszcz. Niestety, szybko okazało się, że nowy mieszkaniec zamku Grodziec to zuchwały rycerz, który wzbogaca się rabunkiem. Okradał okolicznych i napadał na chłopskie zagrody. Mieszkańcy bali się zbliżać do zamku. Pewnego dnia w stronę Grodźca zmierzała para podróżnych. Jeden w mnisim habicie, drugi natomiast bogato odziany prowadził bojowego rumaka. Rycerz w szkarłatnym płaszczu, niewiele myśląc, z nadzieją na kolejne łupy, rzucił się na odwiedzających, kładąc ich trupem. Szybko chwycił za sakiewkę, w której, ku jego zdziwieniu, nie było pieniędzy, a pergamin. Był to list napisany przez jednego brata rycerza w szkarłatnym płaszczu, opatrzony rodową pieczęcią, a przyniósł go rodzony syn rycerza. Od tamtego dnia już nikt nigdy nie widział zuchwałego rycerza. Do dziś jednak w zamku Grodziec mieszka jego duch. Czasem ukazuje się tym, którzy szukają skarbów, albo chciwcom chcącym się wzbogacić czyjąś krzywdą.